14 marca na Dolnym Śląsku odbyły się dwa wydarzenia inaugurujące realizację projektów w ramach programu Kolej Plus. Pierwsza uroczystość była na Dworcu Świebodzkim, przywrócenie Dworca Świebodzkiego do ruchu, ponieważ dworzec główny we Wrocławiu już wyczerpał swoją przepustowość przy naszej polityce zwiększającej ilość naszych pociągów regionalnych, po prostu jest już niewydolny. I dzisiaj tutaj w Złotoryi dwa następne odcinki Złotoryi, ale również Bogatynia Zgorzelec. Koszt tych trzech inwestycji około 800 milionów złotych, z tego 15% będzie pochodziło z budżetu samorządów. Głównie samorządu województwa, ale i również samorządów, przez które te linie będą biegły. Dolny Śląsk, potwierdzam, bardzo ważne miejsce na mapie Polski, kolejowe miejsce na mapie Polski, w którym kolej rozwija się w sposób bardzo intensywny, zarówno w rozumieniu przewozów międzyregionalnych realizowanych przez PKP Intercity, jak również tych przewozów regionalnych realizowanych przez Koleje Dolnośląskie i w części przez spółkę Polregio. Dzisiaj mamy okazję uczestniczyć w konkretnym, formalnym kroku wynikającym z programu Kolej Plus, programu, który służy odtwarzaniu linii kolejowych, przywracaniu ruchu do miast powyżej 10 tysięcy, tak żeby można było tworzyć połączenie kolejowe z metropoliami takimi jak Legnica czy Wrocław. W ramach programu Kolej Plus będzie miała miejsce rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec-Bogatynia. To jest zadanie strategiczne, to jest przyszłość naszego regionu. Jesteśmy w obliczu transformacji energetycznej, więc już dzisiaj borykamy się z problemem wykluczenia komunikacyjnego. To jest ogromne utrudnienie, bo mamy wyjątkowe położenie na mapie Polski. 95% granic miasta i gminy to granice państwa polskiego. Dlatego ta komunikacja jest bardzo potrzebna. W 2000 roku odjechał ostatni pociąg z Bogatyni i przez ten czas borykamy się z ogromnym problemem komunikacyjnym. Dlatego to ogromna radość. Zmienia się Dolny Śląsk, nie tylko drogi, ale także koleje. Jest to walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców Dolnego Śląska miało szansę na dostępność komunikacyjną, na to, aby uniknąć wykluczenia komunikacyjnego, tak aby mogła szukać lepszych perspektyw na życie, czy też po prostu dotrzeć do służby zdrowia, lepszej oferty kulturalnej. Komunikacja zbiorowa daje takie możliwości. Podniesienie atrakcyjności, tak turystycznej, ale również i gospodarczej tych subregionów. W tej chwili, kiedy inwestor przychodzi, pierwsze pytanie jest o dostępność transportową. Cieszę się, że są takie programy jak właśnie Kolej Plus, które umożliwiają wsparcie samorządów i dzięki temu możemy wspólnie realizować coś pożytecznego, coś, na co czekają nasi mieszkańcy, a władza jest po to, żeby służyć obywatelom. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim i bardzo dziękuję. Na pewno samorząd województwa dolnośląskiego tworzą ludzie odważni, bo to oni zdecydowali, żeby we współpracy z polskimi, z PKP PLK, z polskim rządem rewitalizować te linie, na które tutaj, jak mówili mi panowie wójtowie, burmistrzowie, czeka się od kilkudziesięciu lat. Dworzec Świebodzki, o którym od kilkunastu lat rozmawiano i tylko rozmawiano, będzie realizowany i przywrócony do życia. Złotoryja, miasto powiatowe na Dolnym Śląsku, które nie istnieje na mapie kolejowych połączeń pasażerskich na Dolnym Śląsku, biała plama, będzie za dwa lata ponownie włączona w cały system połączeń kolejowych. Blisko po ponad dwóch dekadach wykluczenia kolejowego Złotoryja z powrotem powróci na mapę połączeń kolejowych Polski. Modernizacja ma na celu uzyskanie atrakcyjnego czasu przejazdu w relacji Złotoryja-Legnica oraz Złotoryja-Wrocław, a to w konsekwencji pozwoli na rozpoczęcie rewitalizacji odcinków będących własnością samorządu województwa, w tym linii 284 z Jerzmanic, Zdroju do Lwówka Śląskiego. Ta linia między Lwówkiem Śląskim a Złotoryją jest już od dłuższego czasu w naszych rękach, czyli samorządu województwa dolnośląskiego, i tylko patrzeć, aż za kilka lat
pociągi między Jelenią Górą, Wleniem, Lwówkiem Śląskim, Złotoryją i Legnicą staną się już faktem. A jeśli mowa o Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim, tu również realizowane są ważne kolejowe inwestycje. Przymierzamy się już teraz do uruchomienia oczywiście regularnych połączeń pomiędzy Jelenią Górą przez Mysłakowice do Karpacza. Planujemy, że dziennie będą kursować w jedną i w drugą stronę po 8 pociągów dwuczłonowych, jednocześnie zabierających około 300 pasażerów, co oznacza, że w jednym kierunku przemieszczać się będzie w ciągu dnia około 2,5 tysiąca osób, głównie turystów. Tą dynamikę rozwoju naszego ukochanego regionu chcemy utrzymać, a możemy utrzymać tylko poprzez takie inwestycje, jakie dzisiaj podpisujemy i które będą realizowane. Przypomnijmy, dzisiaj mówimy o rewitalizacji linii kolejowej Legnica-Złotoryja-Jerzmanice-Zdrój, linii Zgorzelec-Bogatynia, a także o kolei metropolitalnej we Wrocławiu, gdzie szczególną węzłową rolę pełni stacja Wrocław Świebocki.